Cześć, witajcie dzisiaj w takim filmie eksperymentowym, ponieważ sprawdzimy, czy strony takie jak lockers.com naprawdę działają. Życzę wszystkim miłego oglądania. Jak wiecie, mamy wiele stron, które oferują nam usługi takie, że zbieramy punkty, odpowiadamy na pytania, przesiadujemy na danej stronie i po jakimś czasie, po uzbieraniu odpowiedniej ilości punktów, możemy je zamienić na nagrody. Ja sobie od dawna już zadawałem pytanie, czy takie strony naprawdę działają i czy poświęcając czas na odpowiadanie pytań i robienie różnych rzeczy na tych stronach naprawdę może przynieść nam jakieś efekty, czyli w tym przypadku nagrody. Jako że mam taką możliwość, żeby to sprawdzić, czyli mam te pewne grono widzów, które już uzbierałem, dlatego właśnie ten filmik robię na tym kanale, ponieważ potrzebuję do tego waszej pomocy, sprawdzimy to raz na zawsze. Po tym filmie będziecie wiedzieć, czy warto przesiadywać na takich stronach, czy lepiej odpuścić sobie i w to nie wierzyć. Zapisałem sobie kilka serwisów, które opierają się na tym całym systemie punktów za nagrody. Mamy za punkty.pl oczywiście lockers.com, urwinagrody.pl, odlotek.pl, przeczytam wszystkich.pl, kuday.pl, takeagift.pl oraz wiele, wiele więcej. My sobie sprawdzimy, czy te strony działają na podstawie strony kuday.pl. Jest to strona dosyć nowa. Poza tym oferuje nam pewne udogodnienie, dzięki któremu szybciej będziemy mogli sprawdzić, czy ta strona naprawdę działa. Kuday.pl oferuje mianowicie konkurs polegający na reflinkach. Może znacie już z gry League of Legends. Są to linki, przez które rejestrujecie się i dzięki którymi osoba, która wysłała wam tego reflinka, otrzymuje pewne udogodnienia, na przykład punkty, jakiś status i tym podobne. Tutaj na tej stronie możemy wygrać iPhone'a 5. I żeby nie było teraz, że ja was chcę wykorzystać i wygrać tego iPhone'a 5, sobie go zostawić i w szkole szpanować, że posiadam iPhone'a, ja sobie go nie zostawię. Mi nie jest potrzebny iPhone, mam normalny telefon, który spełnia swoje funkcje, więc ja tego iPhone'a dam wam. Zrobimy albo losowanie, albo konkurs. Oczywiście, jeżeli tego iPhone'a wygram i strona okaże się prawdziwa. Jeżeli nie wygramy, no to cóż, to w każdym razie udowodnimy, że strony takie nie działają i są fałszywe i trzeba je omijać. Więc ja w sumie w tym wszystkim nic nie zyskam. Robię to tylko dla was, żebyśmy się dowiedzieli, czy takie strony naprawdę działają, a dodatkowo może jeszcze będziemy mieli iPhone'a, którego ktoś z was tutaj teraz oglądających dostanie. Więc mamy ten konkurs na tej stronie, który polega na tym, że trzeba zaprosić jak najwięcej ludzi przez tego reflinka. Tego reflinka macie w opisie, ale na razie wam jeszcze trochę o tym wszystkim powiem. Wchodzicie przez tego reflinka, rejestrujecie się na tej stronie. Oczywiście rejestracja jest darmowa i możecie sobie tam trochę posiedzieć. Chyba wymagana jest pewna aktywność użytkowników, żebyście zostali zaliczeni jacy zaproszeni użytkownicy, więc możecie tam się zapoznać ze stroną. Możecie pozbierać punkty, może się okaże, że strona jest prawdziwa, to później te punkty wymienicie na nagrody, a jeżeli nie będzie prawdziwa, to usuniecie konto albo po prostu o tej stronie zapomnijcie. Czyli rejestrujecie się za pomocą tego reflinka, który jest tutaj w opisie, na tej stronie i możecie się trochę na niej pobawić. Konkurs ten kończy się... Konkurs kończy się 4 grudnia tego roku i wtedy dowiemy się, czy... Generalnie powinniśmy wygrać, bo jest nas 200 tysięcy. Wątpię, żeby ktoś inny zaprosił tylu znajomych. Jest tam chyba drzewko statystyk, drzewko najlepszych użytkowników, więc będziemy mogli śledzić, na jakie pozycje jesteśmy. Czyli podsumowując, w opisie tego filmu macie reflinka, macie też kod, klucz zaproszenia tak zwany, który możecie też użyć. Rejestrujecie się na tej stronie za pomocą tego reflinka, jesteście w miarę aktywni, żeby zaliczyło was jako użytkowników i po jakimś czasie, czyli 4 grudnia, sprawdzamy, czy wygraliśmy. Jeżeli wygramy, ktoś z was dostanie iPhone'a oraz dostaniemy cenną wiedzę, czy strony takie działają, żeby w przyszłości na przykład móc z nich fajnie korzystać. Na 100% pojawi się hejt, że chcę was wykorzystać albo coś w tym stylu, ale tak jak już wam mówiłem, nic na tym nie zyskuję oprócz tej wiedzy. Więc jeżeli nie chcecie brać w tym udziału, jeżeli nie chcecie pomóc nam dowiedzieć się, czy te strony działają, to po prostu wyłączcie filmik i możecie zobaczyć, jaki będzie wynik. Ale dla tych, co chcą mi pomóc, zobaczyć, w opisie czeka link, zarejestrujcie się,
i 4 grudnia sprawdzimy, czy to wszystko działa. Będę, może zrobię jakieś filmiki pośrednie, informując o statusie tego wszystkiego. Jeżeli podoba Wam się moja intencja, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Pokażcie filmik znajomym, może oni też wezmą udział, może ich też interesuje, czy takie strony działają. No i to na tyle. Mam nadzieję, że wszystko fajnie się uda, że spodobał Wam się mój pomysł i że wynik tego eksperymentu będzie pozytywny. Bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam na kanał, na Face'a. Subskrybujcie, jeżeli Wam się podoba. I widzimy się w kolejnym filmie. Siemano!